trzeba po prostu wygrać mecz po tej sytuacji, która stała się z Luke'em Reynoldsem. Zespół na pewno będzie chciał udowodnić, że nie jesteśmy tacy ostatni, że te przegrane mecze to był wypadek przy pracy, chociaż nie powinno nam się to zdarzyć. Mamy bardzo doświadczony zespół. Wydaje mi się, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. Fizycznie też czujemy się dobrze, no ale liga jest mocna i pokazują właśnie takie mecze skalę tego zjawiska, że każdy może wygrać z każdym. No, trzeba się pilnować, trzeba być skoncentrowanym. Ja mogę tylko obiecać, że na ten mecz rewanżowy z Olsztynem będziemy skoncentrowani, będziemy walczyć od pierwszej do ostatniej piłki. Mam nadzieję, że zespół z Olsztyna nie zagra już tak dobrze, jak zagrał u siebie i liczę na zwycięstwo. Na pewno czekamy na ten mecz z niecierpliwością, żeby się zrewanżować za to, co się stało w środę. Wiadomo, że gdybyśmy wygrali, gdyby Olsztyn tu przyjeżdżał, że tak mówiąc, przegrywając u siebie na własnej hali, gdyby tu musieli jechać 600 km na rewanż z nami, to na pewno byśmy na ten mecz inaczej patrzyli, ale teraz, kiedy to my pojechaliśmy, my zrobiliśmy ponad 1000 km, przegrywamy mecz, wracamy i no chcemy się zrewanżować. Uważam, że na ten mecz wyjdziemy jeszcze dwa razy bardziej lepiej przygotowani, lepiej skoncentrowani i będziemy chcieli wygrać dwa razy mocniej niż by to miało miejsce, gdybyśmy ten mecz w środę wygrali. Przeżyłem tutaj całą sportową karierę i zdarzają się takie sytuacje, że po zmianie trenera ktoś musi przez kolejne kilka dni poprowadzić zespół, ogarnąć zajęcia. No i wychodzi na to, że ja jestem tym człowiekiem w tym klubie. Pierwszy raz coś takiego się zdarzyło w 2005 roku, kiedy Igor Prelożny nie poleciał z nami na mecz do Masaiku w Lidze Mistrzów. Tam prowadziłem zespół. Drugi raz 2018, kiedy graliśmy z zespołem z Kędzierzyna i w Kazaniu. Mam nadzieję, te mecze, przypomnę, były przegrane i mam nadzieję, że to będzie pierwsza wygrana w mojej karierze. Cieszę się z każdej sekundy, którą spędzam na boisku. No, wiadomo, że konkurencja jest wysoka, klub grał wysokie cele i ja jako młody zawodnik no jeszcze nie miałem okazji, żeby pokazać na dłuższym dystansie, dlatego cieszę się z każdej sekundy, którą spędzam na boisku i mam nadzieję, że będzie ich tylko więcej. No, uważam, że na własnej hali czujemy się bardzo dobrze, na pewno lepiej niż czuliśmy się na Urani. Myślę, że każdy element będzie miał duże znaczenie. To nie chodzi, żeby wygrywać tam zagrywką, żeby wygrywać przyjęciem, tylko po prostu, żeby być od przeciwnika o troszeczkę lepszy w każdym elemencie i to w zupełności wystarczy.